Siemaneczko! Idziemy sobie z Eryczkiem trochę na relaks, można powiedzieć. Na lodowisko. Na lodowisko, no. Trzeba odpocząć. Sorry za wiatr, ale taki mamy klimat. Także idziemy sobie na lodowisko. Tomaszowie jest jedyna taka taka hala kryta z lodowiskiem w Polsce. Nawet u nas zawody są. To możecie sobie zobaczyć, arena lodowa w Tomaszowie Mazowieckim. Także idziemy sobie tam trochę na relaksik, jak to się dawno mówi. No, dawno nie byliśmy, także w międzyczasie, jak nie naprawiamy busa, to tak sobie odpoczywamy i spędzamy sobie wolny czas. Także idziemy, do zobaczenia w drodze. Proszę, naszym oczom ukazuje mu się, no to nasza arena lodowa, lodowisko nasze, no. Ludzi jest dużo, naświetlone, ostrość. Także ostrości coś Ereczku nam nie chce złapać. To na pewno pokażemy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej u nas. Nie wiem, czy jak mi się uda, to może wszystko pokażemy, a jak nie, to musicie przyjechać sami zobaczyć. W każdym razie można sobie tutaj łyżwy wypożyczyć, jak ktoś nie ma, nie jest drogo. No, chodź, pokażemy, jak mniej więcej to wygląda przez szybę i zaraz idziemy sobie zobaczyć do środka. Tak to mniej więcej sobie wygląda. Zmienimy kamerę. O, tak mniej więcej sobie to wygląda. Arena lodowa. Hala. W Tomaszowie Mazowieckim. Dobra, Ryczku. Idziemy do środka, nie? Tak. Idziemy do środka? Zimno ci już jest? Dobra. To co? Wchodzimy do środka i idziemy jeszcze sobie łyżwy naostrzyć. Jak mi się uda, to wam sfilmuję cennik, pokażę. Nie, Eryk, zobaczymy, jak wygląda. Dobra, to do zobaczenia w środku. Jak to wygląda sobie wejście. Sobie oto pokażę pokonać takie schody, przejść przez wypożyczalnię i wejdziemy sobie później na tor. Bo można tam wytworzyć łyżwy. Co? Co, jeszcze raz powtórz? Można tam wytworzyć łyżwy, jak się nie ma łyżwy. No, można sobie wypożyczyć łyżwy. A ma to nie trzeba. No pewnie, że tak. Chodź, Eryk, nałożymy łyżwy. Pójdziemy sobie, zobaczymy, jak pan ostrzył nam łyżwy.
widzieliśmy sobie cały proces, jak pan oszedł na łyżwy. Ryczek już się nam ubiera w ten. Zaraz wchodzimy sobie na tor. Tak wygląda sobie arena lodowa. Co godzinę, co półtorej godziny w sumie wpuszczają, bo godzina jazdy i godzinka, pół godzinki tam czyszczenie tego lodu. Co? Tu? A my wcześniej żeśmy byli tam. Przynajmniej tam wam pokazywałem widok, jaki jest, nie? Także takie mamy tutaj trybuny. Takie mamy trybuny. Jeszcze nie ma dużo ludzi. Dobra, i co? Bierzemy się, przebieramy się z Ryczkiem. Ryczek ma takie buty, dekatonie, żeśmy kupili w tamtym roku z regulowaną 34 do 37. Bardzo fajne, polecamy te łyżwy dla dzieciaków. A ja posiadam bauerki. Jaki to model wam konkretnie nie powiem, ale zdają egzamin, sprawdzają. Nie pokazałem wam jak proces przebiega zakładania łyżew, no bo stwierdziłem, że chyba każdy wie, jak się łyżwy zakłada, nie? Poza tym my nie traktujemy tego tutaj jako nauki, jak się łyżwy zakłada. Pokazujemy, jak spędzamy wolny czas, kiedy nie robimy w kamperze. Oczywiście są jeszcze te szafki do wypożyczenia, ale my nie wypożyczamy szafek. I zostawiamy sobie rzeczy tutaj. Jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło, żeby zniknęły nam rzeczy. Daj, Derek. Zresztą, słuchajcie, wszędzie są kamery. No i tak się później gdzieś tam kogoś by się znajdzie, jakąś twarz, nie? Dobra, my jesteśmy gotowi. Pokażę wam, jak to wygląda, jak jesteśmy ubrani. Ryczek jest tak ubrany. Eryk, tak jesteś ubrany, nie? No, te ochraniacze mają takie pudełeczko. Te ochraniacze mają na wujaj, na jojki i na deskojońce. No, także ochraniacze się nadają do wszystkiego, na rolkę. A, Eryk, jeszcze kask mamy. Jeszcze trzeba kask założyć. Dawaj, szukamy kasku. A jaki mamy? I tak Ryczek wygląda. A, pokażę wam w całości, jak Ryczek będzie wyglądał. Ale musimy jeszcze założyć kask. I tak wygląda Ryczek w całości. No, bezpieczeństwo przede wszystkim. Eryk! Jeszcze Eryk, raz, co? No, bo w tamtym roku się uczyliśmy jeździć z Ryczkiem. Znaczy, Ryczek się uczył jeździć, w sumie ja też, można powiedzieć, bo nie jestem jakimś tam łyżwiarzem, Bóg wie jakim. Także, ale dajemy radę. A moje, ja wyglądam mniej więcej tak, w tym stroju łyżwiarskim. No. No i co? Jesteśmy już gotowi. Tak zwanie ready. Ryczek nam pokaże, jak się wchodzi na lodowisko. Także zapraszamy, jak Ryczek nam będzie pokazywał. Ja to nie wiem, ja muszę lodowisko. Muszę tak wchodzić. Tak. No, tak się wchodzi, no. A to jest prawidłowo, a jak się nieprawidłowo wchodzi? Można tak upaść na głowę. Można tak upaść na głowę. A prawidłowo jak jest, jeszcze raz pokaż, widzą nasze. Tak, a bokiem wchodzimy na lód, tak? Zaraz przetestujemy to na żywo. I Ryczek nam pokaże, jak się wchodzi na lód, tak? Ryk? Piona?
tutaj wam powiem taką ciekawostkę. Mamy flagi. Ta pierwsza flaga, czyli ta panna na niedźwiedziu, to jest nasza tutaj Tomaszowa Mazowieckiego. No wiadomo, druga to jest Polski. A trzecia to jest Polski Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Czy jest tutaj? Czekaj, Ryczku, co? Czy tutaj? A tutaj, no. Tak, bo tutaj... Czekajcie. Tak, czyli tutaj, bo dlaczego? Dlaczego tutaj się rozgrywają zawody w łyżwiarstwie. I dlatego jest tutaj właśnie ten... Zresztą jedyna, to jak wcześniej wspominałem wam, że to jest jedyna hala... Eryk, no nie wolno tak, no co ty? Jedyna taka hala w Polsce. Nie wiem, czy w Europie, ale na pewno w Polsce. Jedna taka kryta hala, gdzie powiem wam szczerze, że nawet w lato, w sierpniu, o ile dobrze pamiętam, lipiec albo sierpień, też można było tutaj jeździć na łyżwach. Nie cały czas oczywiście, bo to uruchomili tam, nie wiem, na 2-3 tygodnie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale wiem, że można było w lato sobie pojeździć na łyżwach. Także, no ale wiadomo, w lato to my co robimy? Jeździmy przyczepą albo kamperem, nie? A albo jest zima. Kampera. Albo budujemy kampera, tak. A teraz akurat jest zima. No, mieliśmy plan i taki zamysł, że jakbyśmy nie sprzedali przyczepy, kampera by nie było, ewentualnie byśmy robili kampera. Abyśmy mieli przyczepę, to byśmy gdzieś pojechali zimą, nie? Także, dobra, wołają na lód, idziemy na lód.